Na tym filmie przedstawię, w jaki sposób należy księgować typowe 16 operacji związane z rozrachunkami. Zaczynamy od tego, że mamy cztery już podane wcześniej konta bankowe z ich saldami początkowymi. Rachunki bankowe na 5000 jest to konto aktywne, które po stronie debetowej ma swój stan początkowy w wysokości 5000. Czeki i weksle obce. Też możemy nazywać to kontem aktywnym, bo to są pewne pieniądze, które do nas wrócą, ale na razie są wystawione w formie dokumentów, które będą pozwalały na odzyskanie tych należności. Kolejne konto, rozrachunki z odbiorcami. Tu jest to konto i ono może mieć konto, jakby saldo początkowe, to jest takie konto rozrachunkowe. Albo po stronie debetowej, albo po stronie kredytowej. Rozrachunki to konto łączące należności i zobowiązania. Jeżeli saldo początkowe jest po stronie lewej, czyli debetowej, to oznacza, że mamy nadwyżkę należności nad zobowiązaniami, więc to są pieniądze, które do nas za jakiś czas wrócą. Jeszcze mamy konto rozrachunki z dostawcami. Więc konto rozrachunki z dostawcami, znowu jak konto poprzednie. Jakby uwzględnia i należności, i zobowiązania uregulowane właśnie wobec tutaj z dostawcami, więc saldo bardziej tutaj to jest jakby rejestrujące zobowiązania wobec dostawców, od których wzięliśmy towar, a za jakiś czas jakby uregulujemy należność. Początkowo nasz 4670. Tu mamy wymienione 16 operacji i jeśli ktoś chce, to jak najbardziej może skorzystać już teraz z tego rozwiązania albo wysłuchać, w jaki sposób należy poprawnie zaksięgować i z jakiego powodu. Jeżeli operacja pierwsza, to otrzymano fakturę za zakupione materiały u dostawcy. Co to oznacza? Że jeżeli my dostaliśmy fakturę za zakupione materiały, to za jakiś czas będziemy musieli oddać pełną kwotę wartości materiału i doliczonego podatku 23%. Ta operacja ma miejsce na drugim równoległym koncie, które będzie nam w tym momencie pomagało w rozliczeniu tego zakupu. Tu jest na koncie rozliczenie zakupu. Ja od razu zmienię, żeby to było konto wycentrowane. Tutaj, jeżeli po stronie tutaj kredytowej na koncie rozrachunki z dostawcami zapisaliśmy pełną kwotę z VAT-em, to na koncie rozrachunki wpisujemy tylko kwotę samego rozliczenia bez podatku i drugie konto, które pozwoli wyrównać tutaj 1230 z tym tysiącem po lewej stronie, będzie to konto rozrachunki z tytułu podatku VAT, czyli konto rozliczające podatek związany z zakupem i sprzedażą. A więc tutaj umieszczone 230 z tą kwotą tutaj 1000 daje nam równowagę z zaksięgowaniem 1230 na koncie rozrachunki z dostawcami. To jest operacja pierwsza. A więc już się pojawia informacja, że na koncie rozliczenie zakupu umieszczamy tylko i wyłącznie kwotę netto tych materiałów, które mają do nas przyjść. Operacja numer 2. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby odbiorcy B. I w tym momencie my wystawiliśmy, to w tym sensie, że my jako przedsiębiorstwo wystawiliśmy fakturę na 3000, dodatkowo doliczono 23% wartości tej netto, czyli na koncie rozrachunki z odbiorcami powstaje nam pełna należność, czyli kwota netto plus podatek. I jednocześnie ta operacja musi być zaksięgowana na drugim równoległym koncie ewidencjonującym tą sprzedaż, bo w związku z tym, że wystawiona fakturę będzie należność, która do nas wróci, oraz uwzględniamy to, że będzie sprzedaż, czyli na koncie sprzedaż produktów umieszczamy kwotę netto, bo VAT jest tylko elementem do rozliczenia. I na tym koncie rozrachunki z tytułu VAT umieszczona kwota 690 jako sam VAT, w związku z tym, że my wystawiliśmy fakturę. Operacja numer 3.
Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy A na 1230, czyli na pełną tą kwotę. Co to daje? WB, wyciąg bankowy, oznacza taka informacja, że kontem, które będzie brało udział w tej operacji, jest na pewno rachunek bankowy, czy też rachunek bieżący, generalnie konto bankowe. Jeżeli my spłaciliśmy zobowiązanie, to na koncie aktywnym po stronie pasywnej następuje zapis 1230 i ta kwota będzie również zaksięgowana na koncie rozrachunki z dostawcami, bo jeżeli my mieliśmy zobowiązanie, to było notowane na koncie rozrachunki z dostawcami i o tyle, ile mieliśmy zapłacić łącznie z VAT-em, my wyksięgowujemy po przeciwnej stronie, czyli debetowej, pełną kwotę należności również z VAT. To była operacja numer 3. Operacja numer 4 dotyczy tego, że odbiorca przekazał weksel na pokrycie należności z tytułu nabycia tych wyrobów gotowych. Co to oznacza dla nas? Że jeżeli odbiorca, my wystawiliśmy mu fakturę, a on nie ma jeszcze na przykład dla nas pieniędzy, to przekazuje nam w operacji czwartej wartość całej tutaj kwoty. Tak, tylko że to jest wartość materiałów, o wartości materiałów, ale dyskonto w sumie weksla, czyli inaczej o co chodzi? Tutaj powinno być to zapisane, że dostajemy w operacji 4A weksel o wartości 3700, ale jeżeli te materiały były warte 3690, a my dostajemy weksel o wartości 3700, to oznacza, że dostajemy dodatkowe pieniądze w związku z tym, że weksel został wystawiony na wyższą kwotę niż wynosiło to z wartości tych materiałów, czyli dodatkowe 10 będzie stanowiło dla nas jakby dodatkową korzyść, którą odnotujemy na koncie przychody finansowe, bo to konto rejestruje przychody tutaj związane z operacjami na papierach wartościowych, bo to już nie są przychody związane ze sprzedażą, tylko przychody już jakby tutaj z działalnością uzupełniającą, czyli na przykład właśnie obsługą weksli. I teraz, jeżeli tutaj na tym koncie 3700 odnotowujemy, no to jak wyksięgować w tym momencie tą należność? Bo jak ktoś nam przekazuje weksel, to jednocześnie wyksięgowuje nam się tutaj weksel i na koncie rozrachunki z odbiorcami, jeżeli tu miały rosnąć należności, to po tej stronie ta należność zostaje wyksięgowana. Jeżeli po lewej stronie na tym koncie było 3700, a tu 3690 po prawej stronie na koncie rozrachunki, stąd ta różnica 10 zł potraktowana jest jako pozycja na koncie przychody finansowe. Operacja numer 5 mówi o tym, że dostawcy Z wręczono weksle i mamy kilka weksli. Własny na sumę, w tym dyskonto, w tym, czyli to jest w środku, dodatkowo obcy na sumę i w tym dyskonto. Co to oznacza? Że zupełnie co innego to są weksle nasze i weksle własne. Nasze i obce. I teraz, jeżeli operacja 5A dotyczy weksla własnego na sumę 1020 z własnym dyskontem, oznacza to, że na koncie rozrachunki z dostawcami chcemy uregulować nasze rosnące zobowiązania, czyli wyksięgowujemy tymi wekslami, czyli wekslem własnym na sumę, tylko tutaj to będzie ta suma czysto już tego weksla i ona zostanie, te pozostałe 20 zł zostaje uznane za koszty finansowe. To tak jak weksel od kogoś to jest dla nas przychód, to to, że musieliśmy dodatkowo dołożyć do 20 zł, uznamy za koszty finansowe. Tak samo weksel dodatkowy tutaj na sumę 30 zł o takim dyskoncie. I teraz operacja 5A i 5C to jest kwota już jak widać weksli, ale bez dyskonta.
bo pozostała część tutaj jest uznana jako koszty finansowe. I te dwie, pełna operacja piąta, tu aż rozbita na te cztery pozycje po lewej stronie, musi zostać zaksięgowana po prawej stronie na innych o odpowiednich kontach. Jeśli teraz na przykład 5A rozumiane w połączeniu z 5B, ale tutaj łączny weksel własny na sumę 1200, uznamy, że to jest nasze zobowiązanie wekslowe, że my wystawiliśmy nasz weksel i za jakiś czas będziemy musieli te zobowiązanie nadal uregulować, czyli zobowiązanie wekslowe to są nasze weksle, inaczej mówiąc. I weksel obcy na sumę to jest kwota 3700 na koncie weksle obce, czeki i weksle obce, a tu są weksle czeki nasze. A więc widać tutaj, że jeżeli tu było 1200 i, przepraszam, 1020, to po prawej stronie mamy weksel własny, po prawej stronie. I jeżeli tutaj mieliśmy weksel wystawiony na 3700, ale tam dyskonto wynosiło 30, no to oznacza, że na tym koncie przeciwstawnym, po przeciwstawnej stronie wystawiamy 3700 i mamy już te odpowiednie kwoty. Teraz operacja szósta. Zaksięgowano PK jako polecenie księgowania. Zaksięgowano należny podatek od transportu, od środków transportu. Kwota przykładowo wynosi 300 i ona została zaksięgowana na koncie po rozliczenie publiczno-prawne, bo to jest zaksięgowano należny. Po tej stronie zaksięgowujemy jakby naliczony przy zakupie, a tu jest należny podatek i ta kwota 300 zostaje również zaksięgowana na koncie podatki i opłaty, bo to konto rejestruje po prostu kwestię kosztową związaną, powiedzmy, z zobowiązaniami publiczno-prawnymi, a na koncie rozrachunki publiczno-prawne mamy tą kwotę uwzględnioną jej między należnościami i zobowiązaniami. Operacja siódma. Wyciąg bankowy. Przelew środków tytułem opłaty polisy na ubezpieczenie. Jeżeli my zapłaciliśmy w tym momencie polisę, i tu jest powiedziane z rachunku bankowego, to oznacza, że w operacji siódmej na koncie tutaj rachunki bankowe zmniejsza się stan pieniędzy o 400 z operacją numer 7 i kątem korespondującym są pozostałe koszty rodzajowe, czyli to nie są koszty, czyli to konto ewidencjonuje po prostu uzupełniające koszty niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności, bo fakt z wykupienia opłaty polisy na ubezpieczenie nie jest elementem niezbędnym do działalności handlowej czy też wcześniej produkcyjnej. Więc tutaj ewidencjonujemy to, że wypłynęły nam pieniądze i traktujemy je jako koszt. Operacja numer 8. Polecenie księgowania. Naliczono składki ubezpieczeń społecznych obciążające firmę. Tu jest na kwotę 1800. A więc, jeżeli w tym momencie naliczono operację jakby związaną ze składkami ubezpieczeń społecznych, to oznacza dla nas tyle, że na koncie rozrachunki publiczno-prawne mamy dodatkowe, powstaje nam zobowiązanie na 1850, 1800 i my je rejestrujemy na koncie też kosztowym, które rejestruje ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, na kwotę 1800. 9. PK, polecenie księgowania. Naliczono podatek akcyzowy u producenta krajowego, czyli 80 przykładowo złotych. Oznacza to tyle, że ta operacja będzie księgowana na koncie opłaty i podatki i to będzie kwestia jakby zaksięgowania dodatkowych zobowiązań w związku z jakby z funkcjonowaniem państwa i pewnych zobowiązań podatkowych, bo podatek akcyzowy możemy nazwać podatkami i opłatami i jednocześnie rejestrujemy, że będziemy mieli do
uregulowanie zobowiązania na kwotę 80. Dalej, operacja numer 9. Naliczono 10, pomyłka. Naliczono PK, naliczono odbiorcy odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Jeżeli naliczono komuś takie należności, to w tym momencie oznacza, że powiększa nam się wartość należności, czyli na koncie rozrachunki z odbiorcami tutaj stan o dodatkowe 50 zł i dodatkowe odsetki w związku z samą należnością dla nas to jest dodatkowa korzyść na koncie przychody finansowe w tej samej wysokości, ale po stronie kredytowej, bo konto przychodowe mają rejestrację po stronie kredytowej, a konta kosztowe rejestrujące jakieś koszty mają zawsze zapis po stronie debetowej. To była operacja numer 10. Operacja 11 mówi o tym, że wykonano już konkretnie przelew tego zobowiązania wobec ZUS. Jeżeli to wyciąg bankowy, to oznacza, że wypłacono z konta rachunki bankowe kwotę 1800 i ta kwota zmniejsza nasze zobowiązania publiczno-prawne, które tu narastają, a tu są redukowane. 12. Polecenie księgowania. Naliczono podatek dochodowy od osób prawnych. Jeżeli znowu naliczono jakiś podatek, to oznacza, że to jest dla nas wzrost kolejnych dla nas zobowiązań na kwotę 250 i jednocześnie rejestrujemy to zobowiązanie jako konto na koncie kosztowym podatek dochodowy właśnie w tej kwocie 250. Operacja 13. Przelew zobowiązań z tytułu należnego podatku VAT. Tutaj pojawia się kwota, jakby konkretnie u mnie 460. Ona wynika z tego, że my mieliśmy ostatecznie, bo tu więcej jakichś zobowiązań nie ma z tytułu VAT. Jeżeli my dostaliśmy 690 zł, a jednocześnie musieliśmy innej firmie oddać 230 zł, to oznacza, że musimy przelać do Urzędu Skarbowego pozostałe 460 nadwyżki tego, co otrzymaliśmy ponad to, co przekazaliśmy dalej. A więc w operacji 13 460 to będzie kwota, jaką tutaj musimy wyciągnąć z rachunku bankowego, aby ją uregulować i jednocześnie ta kwota 460 będzie w tym momencie kwotą związaną z tym saldem końcowym. Można powiedzieć, że powinna być tutaj dopisana po przeciwnej stronie jako rozliczenie, tak żeby to saldo końcowe tutaj zeszło nam całkowicie do zera. Właśnie w tej operacji 13 rozliczenia z tytułu podatku VAT są wyksięgowane. 14. Wyciąg bankowy, przelew pozostałych zobowiązań podatkowych. Tu jest kwota wyliczona 630. Ja teraz pokażę, skąd ona się bierze. To jest ta kwota, która się bierze z dotychczasowego salda. Jeżeli tu jest powiedziane, że wszystkie zobowiązania minus zapłacone pieniądze to jest jeszcze 630 do uregulowania, to tyle w operacji 14 będziemy mieli do uregulowania i z rachunku bankowego ta kwota właśnie u nas wyjdzie. Operacja 15, wyciąg bankowy, wykup, czyli wykupiono weksel własny w terminie wykupu. Oznacza to tyle, że w operacji 15 mamy uregulowanie tego zobowiązania wekslowego w pełnej kwocie 1200 i jednocześnie, jeżeli my wykupiliśmy właśnie wyciągiem bankowym, tutaj jest ta informacja, oznacza, że wyszły od nas pieniądze z rachunku bankowego w tej wysokości, aby wyzerować to zobowiązanie wekslowe. Ostatnia operacja 16. Wyciąg bankowy. Odbiorca spłacił należność. Jeżeli tu odgórnie jest po prostu ustalona kwota na przykładowe 1200, to oznacza, że jeżeli ktoś nam uregulował należność, to znaczy, że nam na rachunek bankowy pojawiła się kwota 1500
czy tam 1050, i na drugim koncie rozrachunki z odbiorcami. Ten odbiorca ma mniejsze zobowiązanie, czyli my z punktu widzenia naszego odbiorca zmniejszył nasze należności. Jeżeli jakieś zadania są dla Was przydatne, to udzielajcie, że tak powiem, wskazówek swoim znajomym, gdzie mogą znaleźć takie zadania. Przeglądajcie pozostałe filmy. Pozdrawiam.